Święty Jan Chryzostom o kapłaństwie. Bo do głowy apostołów powiedział: Piotrze, miłujesz mnie? A gdy ten wyznał, dodał: Jeśli mnie miłujesz, paś owce moje. Pyta mistrz ucznia, czy go miłuje nie po to, żeby się dowiedzieć, wszak przenika serca wszystkich, lecz by nam wskazać, jak bardzo mu leży na sercu troska o owieczki. I rozumiemy to dobrze. Widzimy też, że niewypowiedziana nagroda czeka za trudy względem spraw, które wysoko ceni Chrystus. Bo jeśli my uważamy czyjąś troskę o naszą czelać, czy bydło za znak miłości ku nam, choćby to nawet było za pieniądze, to jakże wynagrodzi pasterzy ten, który nie pieniędzmi, ani czymś podobnym, lecz własną śmiercią odkupił tę owczarnię i za jej cenę przelał krew. też gdy uczeń powiedział, ty wiesz, że cię kocham, wyznawcę tej miłości nazwał zbawiciel ukochanym i nie poprzestał na tym, lecz podał dowód miłości, bo nie chodziło mu wtedy o pokazanie, jako go... Piotr miłował, było to już nam z wielu miejsc znane, lecz chciał pouczyć Piotra i nas wszystkich, jak kocha swój Kościół, abyśmy i my z całą gorliwością oddali się na jego służbę.